Siema. Jako, że ostatnio na streamie kilka osób prosiło mnie o taki filmik na temat mojego buildu, mojego slayerka To postanowiłem, że nagram coś takiego Także omówimy sobie teraz mój cały buildzik, moje skille, jak co działa I jak działa moje combo Mo Zapraszam na streama, zawsze można zadawać jakieś pytania, dopytać coś odnośnie buildu I tak dalej, poradzić się Także zaczynając od tego, jak mam rozdane skille to mamy tak, lewy przycisk myszy, fioletowy skill. Działa to na takiej zasadzie, że po piątym auto-ataku jest tr triggerowany Art of Fencing. Right click niebieski, działa to na takiej zasadzie, że po Dashu mamy triggerowany od razu piąty auto-atak. Co idzie za tym? Od razu po Dashu auto-atak, Art of Fencing. Drugi nam wchodzi. Um, wirek mam tutaj. Wirek nic nie mam. Art of Fencing oczywiście fioletowy. Void Slash nic. Blood Drain mam tutaj dane 8 punkcików, bo nie miałem co z tym zrobić, tak naprawdę. Tylko dlatego. <grymne> expiration nic. Docelowo chcę Expiration dać na zielony. Ale na razie nie mam do tego punkcików. Imprint Release mam na biały. 15 punkcików, po to, żeby trwało 5 sekund dłużej. Ogólnie to jest OP. No i Bloody Pire mam na zielony, wiadomo tam bije jakiś dodatkowy damage plus przewraca. Zapomniałem jeszcze dopowiedzieć, że Blood Drain to jest skill, którym się leczymy podczas Barkis, używa nam on Vigor, czyli tutaj takie punkciki, które sobie ładujemy. Poprzez na przykład użycie piątego autoataku. Używamy tego i to nam leczy. Tak więc, jak wygląda combo? Na początek, Wiadomo, odpalamy sobie bufka, żeby zwiększyć jak najbardziej nasz damage. Klikamy obojętnie, albo robimy najpierw prawy, lewy Ardu fencing, drugi Q albo ewentualnie najpierw ku możemy coś tam podaszować, drugi Ardu Fencing, albo coś takiego o pyk. Pyk, pyk. Ogólnie build jest zrobiony podem, żeby mi się przyjemnie grało, gra mi się nim przyjemnie. Build działa na PvP. Wiadomo, może nie jest jakiś najlepszy jakieś na PvP, na PvE fajnie działa, na Dungeony, Bossy też fajnie działa, ponieważ te dwa, dwa Art of Fencing razem z buffem pod czwórką daje bardzo duży damage. A trójki używamy wiadomo, jak skończymy combo, na przykład jesteśmy bez buffa, czyli robimy pyk, Art of Fencing, pyk, drugie. Jeżeli teraz na mobki nie padły, to jeszcze sobie dowalamy tym, pyk. Wirek dodatkowo, jak mamy mało HP, to się liczymy. I już mamy prawdopodobnie cooldowny na kolejnych Hard Fencing. Także i prawdopodobnie na buffie, także lecimy od początku. Jeżeli chodzi o run, atrybuty, to tutaj za bardzo się nie będę rozpowiadał, po prostu wam to pokażę. 3 punkty asalt prawo, 6 punktów lewo, 12 punktów prawo. Control mamy 3 punkty lewo, 6 prawo, 12 punktów e, drugi od lewej. Fade, to oczywiście każdy powinien mieć na 33 punktach według mnie I tutaj mamy 3 punkty środek, 6 punktów środek, 12 prawo, 21 lewo, 33 Ja mam osobiście środek, bo to daje po 9 punktów do każdego kolorku Ale nie wiem, jak komuś brakuje jakoś giga accuracy, żebym 30 Powiedzmy, żebym mógł sobie bić na jakimś spocie, to, to może wziąć Ewentualnie skill pointy 30 Support tutaj mamy 12 punktów, wszystko na prawo. Protection, 12 punktów, wszystko na prawo. Awakening, mamy 21 punkcików i mamy tutaj drugi od prawej, prawo, środek i drugi od lewej. Jeżeli chodzi o drzew, Komana Awakening, mam 23 poziom. Ja osobiście najpierw idę w Magic Damage, a później będę szedł w Critical Hit Power. Szczerze mówiąc nie wiem najpierw do góry poszedłem Jeśli macie mniejszy Mana level chcecie szybciej zdobyć jakiś punkcik to możecie iść najpierw tutaj w dół Po lifesteal a dopiero później do góry po te dwa punkciki Bo ja będę jeszcze tutaj w ten magic damage Wezmę sobie critical hit power I później na końcu pójdę sobie w ten lifesteal możliwe że jeszcze będę restował to drzewko Że zmienię i najpierw pójdę w lifestyle. Jeszcze nie wiem, ale to są trzy prawdopodobne opcje, w które na pewno pójdę w najbliższym czasie: czyli tak, Magic Damage, Critical Hit Power oraz Lifestyle. No i w sumie to by było na tyle. Zapraszam na streamka. Jak ktoś chce się czegoś dopytać albo coś, zapraszam na streama. Link będzie prawdopodobnie u gry na ekranie, w opisie oraz w komentarzu.